Cześć, krótki film na temat tego, jak robić rozgrzewkę w tenisie stołowym. Rozgrzewka, można powiedzieć, że to jest bardzo podobna rzecz do treningów. Jednakże w treningu, jak mówiłem wcześniej, liczy się powtarzalność, czyli powtarzalność ruchów bardzo dużo razy z rzędu. W rozgrzewce nie musimy powtarzać takich ruchów, ale dobrze się wstrzeliwać w stół, czyli można wykonywać forehand topspinowy do przeciwnika i tak kilkanaście, kilkadziesiąt razy z rzędu, ewentualnie backhand lub podcięciowy, lub ten poziom trudniejszy, czyli po prostej, a nie po przekątnej. Chodzi o rozgrzewkę, czyli o rozgrzanie naszego ciała, o rozgrzanie ręki. Tutaj nie chodzi o trening, czyli jakieś tam nie wiadomo jakie robienie ruchów. W rozgrzewce na pewno każdy widział, wielu zawodników stosuje coś takiego jak truchcik w miejscu, czyli rozgrzanie. Tutaj chodzi o rozgrzanie całego ciała, a w zasadzie nawet o jego rozluźnienie. Taki truchcik, niedługi, krótki, rozluźni nasze ciało, rozluźni mięśnie. Wiadomo, to jest bardzo przydatne w grze w tenisa stołowego, po prostu musimy mieć wszystko precyzyjnie wyrobione. Można także ćwiczyć przed grą rękę, czyli nadgarstki, czyli wiadomo, rozćwiczać nadgarstek, rozgrzewać go, aby lepiej i łatwiej chodził, żeby nic się mu nie nadwyrężyło podczas gry. Można ćwiczyć ręce, czyli je tam podnosić, całe barki, obracać. Wszystkie ruchy wykonujemy, które możemy wykonywać w grze. Im lepiej się roztrenujemy, czyli nie przegrzejemy aż w treningu, bo wiadomo, w grze już nie byśmy nie mieli siły. Chodzi o rozciągnięcie, o rozluźnienie mięśni, czyli wykonujemy wszystko to, co będziemy wykonywali w grze, ale tylko po prostu rozgrzewka. 5 minut wystarczy, idziemy na grę. Rozgrzewka jest ważna, każdy powinien ją stosować. Jeżeli od razu wyjdziemy na stół bez żadnej rozgrzewki, bez nawet wstrzeliwania się w stół, będziemy grali na punkty, to tak naprawdę skończy się to tym, że będziemy tacy trochę zgarbiali, trochę tacy no nie bez wyczulenia piłki, bez wyczucia tego, jak ją odbić. Takie to będzie dla nas bardzo niekorzystne. Przed każdą grą należy wykonać rozgrzewkę, szczególnie jeżeli gramy po raz pierwszy danego dnia. Powinniśmy rozgrzewkę taką pełną wykonać, każdego ruchu, które będziemy wykonywali. Jeżeli gramy któryś raz z rzędu tego dnia, po jakiejś tam przerwie, no to możemy wykonać tylko rozgrzewkę wstrzeliwania się w stół. Już nie trzeba wykonać pełnej rozgrzewki całego ciała. Na temat rozgrzewki to wszystko. Dziękuję za uwagę.